Dzień dobry. Poniedziałek, ale tym razem zamiast Myślącej i Trzciny, świat według Beckera. Tak będzie w zasadzie na pewno do końca lipca, czyli te parę dni jeszcze i prawdopodobnie cały sierpień. Zobaczę, czy od września, czy dopiero od października wróci Myśląca Trzcina i Beckera Labirynt Kulturalny. Wrócą na pewno, natomiast na wakacje troszeczkę sobie odpuszczamy poważniejsze tematy, zajmujemy się, przynajmniej ja się będę zajmował, bieżącymi komentarzami politycznymi dotyczącymi tego, co się dzieje w Polsce i na świecie. Trochę się dzieje. Dzisiaj taki typowo polsko-europejski, czyli w zasadzie sprawy polskie i europejskie powiązane z Polską jak najbardziej. Trochę też tego już jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało czasowo. Postaram się, żeby nie było bardzo, bardzo długie. No, najpierw to, co interesuje chyba większość Polaków, czyli sprawy związane ze szczepieniami, sprawy związane z tym, co usiłują nam zrobić po prostu, czyli wprowadzić nam nakaz szczepień powszechny. No i tutaj wypowiedź człowieka, którego jak ci, którzy mnie oglądają, to wiedzą, że wyjątkowo nie znoszę, Jarosław Gowin. Kiedyś mówiłem o nim, taki filmik nagrałem, Jarosław Gowin jak rozdarta sosna. On sam nie wie, czego chce, po prostu chciałabym, a boję się. Kompletnie pogubiony facet. Wielokrotnie powtarzałem, że jako minister sprawiedliwości w rządach PO nie zrobił nic dla zreformowania wymiaru sprawiedliwości. Później nieszczęśliwie przez kilka lat szef Ministerstwa Szkolnictwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego kompletnie nie dość, że nie zrobił nic, to zepsuł jeszcze to, co było. Po prostu pod jego rządami uniwersytety już poszły po prostu całkowicie po bandzie marksistowsko-lewackiej ideologii. I on to spokojnie tolerował. I teraz ten tak zwany liberał, przypominam, że on uważa się za najbardziej liberalne źródło w rządzie, opcje w rządzie. I ten facet po prostu chce wprowadzić ograniczenia dla osób, które nie przyjmą szczepionki przeciwko COVID. No, taką mamy prawicę, takich mamy liberałów w Polsce, niestety. I to jest przerażające. On teraz jest ministrem rozwoju, pracy i technologii, chyba rozwija swoją karierę prywatną i majątek prywatny, bo niczego innego nie potrafi zrobić. No i on z jednej strony mówi, że jest kategorycznym przeciwnikiem przymusowych szczepień, równocześnie w tym samym wywiadzie mówi, że jest za rozwiązaniami, które niedawno wprowadził rząd Francji, czyli przymus szczepień po prostu. Tak naprawdę, no po prostu człowiek jest kompletnie od czapy. Kompletnie od czapy. Mówi, że obywatelom trzeba podjąć decyzję, należy pomóc podjąć decyzję, ale jedyną słuszną według niego, czyli trzeba wprowadzić takie rozwiązania, które zmuszą obywateli do szczepienia, ale przymus szczepień nie halo. No, kompletnie odjechany człowiek. No, problemem jest to, że mamy polityków takich, jakich mamy, czyli no, którzy nie dorośli do wzięcia na siebie tak naprawdę odpowiedzialności za udział w rządach dużego europejskiego państwa. No i minister Maląg, minister rodziny z kolei twierdzi, że tylko szczepienia mogą powstrzymać czwartą falę pandemii. Jeszcze nie ma czwartej fali pandemii. Jeszcze nie wiemy, czy szczepienia miały jakikolwiek wpływ na, nie wiem, likwidację, wstrzymanie pierwszej, drugiej, trzeciej fali, ale już czwarta fala, jedynym rozwiązaniem na powstrzymanie czwartej fali jest szczepienie. Nie wiem, piąte, szóste, ósme, dziewiąte, dziesiąte, ile tych fal będziemy mieli na miły Bóg po prostu. Ci ludzie są po prostu nieprzytomni, kompletnie. Znaczy nie, oni są wyrachowani. To nie są, nie jest tak, że to są nieprzytomni. Są wyrachowani po prostu do bólu. Biorą kasę za to, że po prostu ogłupiają społeczeństwo. Niestety przerażające jest to, że oni, no całe społeczeństwo składa się na ich pensje, bo to, co dostają za gadanie tego, co gadają, to tam gdzieś wpływa pewnie na ich zagraniczne konta. Bo nie wierzę, żeby nie wpływał.
Jeden z premier Saksonii zachował sensownie, powiedział, żeby wreszcie Unia Europejska i Niemcy zaprzestali próby wychowywania Polski i Węgier. No to jest coś, co jest całkowicie oczywiste. I bulwersująca sprawa, przynajmniej mnie bardzo. Otóż słuchajcie, moi drodzy, to jest no coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Otóż niemiecki sąd nałożył na polskiego księdza grzywnę. Nie za wykroczenie drogowe, nie za jakiś tam, nie wiem, napaść na cokolwiek, nie. Nałożył na niego grzywnę, dlatego że nasz ksiądz, ksiądz Dariusz Oko, no bardzo taki prawicowy ksiądz, ksiądz profesor Dariusz Oko, został skazany na grzywnę w wysokości 4, no prawie 5 tysięcy euro za podżeganie do nienawiści, ponieważ opublikował w naukowym czasopiśmie, teologicznym zresztą katolickim czasopiśmie, artykuł opisujący zjawiska wewnątrzkościelnej zorganizowanej grupy przestępczej działającej na szkołę nieletnich oraz wykorzystującej zależnych od nich kleryków. Chodzi po prostu o lobby homoseksualne w niemieckim kościele katolickim. No, na tyle silne, że tam rozwiązano seminarium duchowne, ponieważ jeden z jakby zarządzający tym seminarium ksiądz był no, aktywnym homoseksualistą, który publikował na zdjęciach w mediach społecznościowych zdjęcia, jak się całuje z klerykami. Na komputerach w seminarium zabezpieczono kilkadziesiąt tysięcy pornografii, sztuk pornografii homoseksualnej z dużą ilością zdjęć pedofilskich. No ale to nie tamci dostali grzywnę, tylko oni zaprotestowali właśnie, ci homoseksualiści zaprotestowali przeciwko temu artykułowi, wystąpili do sądu i nasz ksiądz i dodatkowo jeszcze ksiądz niemiecki, 90-latek zresztą, już no, któremu należy się spokój, bo już jest emerytowanym księdzem profesorem, też został ukarany taką grzywną. Czyli słuchajcie, niemiecki sąd nakłada na polskiego księdza grzywnę za umieszczenie artykułu w czasopiśmie katolickim naukowym, nieprzeznaczonym do szerokiego odbioru. Jednocześnie Niemcy prują się jak stare kalesony o to, że Polacy nie respektują wyroków sądów europejskich i atumią tutaj, czyli jakby sprawiają, że w Polsce nie ma wolności słowa, a sami występują przeciwko wolności słowa w Niemczech i skazują za wypowiedzi Polaków. No to są skandaliczne zachowania, ale no one mają miejsce. Dlaczego? Bo my sobie na to pozwalamy niestety. Do tego zresztą dojdziemy. I słuchajcie, ja już mówiłem, że ja nie jestem zwolennikiem odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie w tym czasie. Ponieważ Pałac Saski trzeba było to rozpocząć o wiele wcześniej, wtedy kiedy była lepsza koniunktura gospodarcza, przed lockdownem, tak żeby przynajmniej coś tam już było widocznego w zeszłym roku, kiedy obchodziliśmy stulecie Bitwy Warszawskiej, to niestety zaniedbano, no więc wtedy w tej chwili powinno się to odpuścić, bo naprawdę to nie jest czas na gigantyczne budowy i mówienie o tym, że to rozkręci gospodarkę, nie rozkręci. No nakręci, znowuż napędzi kasy budżetowi warszawskiemu, który na tym skorzysta. Lepiej te pieniądze przeznaczyć na budowę, rzeczywiście przyspieszenie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo to jest naprawdę inwestycja, która nam może pomóc gospodarczo. Pałac Saski może sobie spokojnie poczekać. Natomiast oburzającą rzeczą jest to, że w Sejmie odbyło się głosowanie i przeciwko odbudowie mniejszości tegoż Pałacu Saskiego protestował jeden z dwóch posłów niemieckich. Ja zaraz do tego dojdę. Czyli poseł niemiecki, mniejszości niemieckiej, reprezentujący mniejszość niemiecką, czyli tych, którzy zburzyli ten pałac w czasie II wojny światowej razem z 90% Warszawy, dzisiaj protestuje przeciwko jego odbudowie. A dlaczego tak się dzieje? No ponieważ Polska pozwoliła sobie na to, że pozwoliliśmy sobie narzucić coś takiego, że obowiązkowo w Sejmie Polski musi być dwóch przedstawicieli mniejszości niemieckiej.
Podczas kiedy Polonia polska w Niemczech jest o wiele bardziej liczna niż niemiecka mniejszość w Polsce i nie ma żadnego przedstawiciela obligatoryjnego takiego, no chyba żeby tam ktoś wygra wybory lokalne startując z jakichś tam ich linii list wyborczych albo swojej, ale w każdym bądź razie nie na zasadzie takiego obowiązkowego udziału. A dlaczego tak się dzieje? No ponieważ Göring w czasie II wojny światowej w 1940 bodajże drugim roku wprowadził dekret, który rozwiązał Polonię polską w Niemczech. No i mimo tego, że Göring został skazany i powieszony, Niemcy przegrały II wojnę światową, to nikt nie odkręcił tego i w dalszym ciągu nie ma w Niemczech zlikwidowanej przez niemieckich hitlerowców, tak to nazwijmy, nie żadnych nazistów, niemieckich hitlerowców, organizacji polonijnej oficjalnej, będącej reprezentantem Polonii, bardzo licznej Polonii polskiej w Niemczech. A my obowiązkowo dajemy dwa miejsca. Po co? Po to, żeby taki łach, bo trudno go inaczej nazwać, protestował przeciwko odbudowie tego, co jego ziomale, których interesów pilnuje w Polsce, zniszczyli kilkadziesiąt lat temu. Skandal, po prostu skandal. Na to naprawdę nie powinno się pozwalać. Kolejne, słuchajcie, kwiatki do kożucha. To jest... Tu jest taki... No w zasadzie dzisiaj prawie wszystko z do rzeczy jest... Jest artykuł ciekawy Renato Cristina, to jest włoski profesor, który wypowiada się na temat właśnie tego, co się dzieje tak naprawdę i dlaczego Unia Europejska atakuje w tej chwili Polskę. I to jest prawicowy, profesor jest prawicowcem, on między innymi był razem z Władimirem Bukowskim, inicjatorem apelu intelektualistów europejskich o powołanie Trybunału dla osądzenia komunizmu i jego zbrodniarzy. I on po prostu pisze, że to, co Unia robi wobec Polski w tej chwili, czyli ta cała procedura z TSUE, to Polska jest tam tak naprawdę tylko w tle. No dlatego, że Polskę jest łatwiej łoić niż Włochy czy Hiszpanie, bo nie należy do tak zwanej starej Unii i można na niej psy wieszać. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby prowadzić tylnymi drzwiami rzeczywiście prymat orzecznictwa unijnego, czyli żeby biurokraci europejscy, którzy, przypominam, nie są wybierani, ponieważ tak naprawdę Unią Europejską rządzi banda zdegenerowanych, marksistowskich urzędasów, którzy dążą do przejęcia całej władzy w Unii Europejskiej, także nad państwami, które no, nie są jeszcze całkowicie marksistowskie. I dlatego Polska i Węgry bardzo im przeszkadzają, a w Polskę i Węgry łatwiej uderzać niż, mówię, w byty typu Włochy czy Hiszpania. I dlatego my dostajemy. Ale naprawdę, moi drodzy, to nie o to chodzi, że Unia ujmuje się za naszymi sądami. Nie, oni usiłują złamać niezależność państw europejskich. My jesteśmy tutaj tylko chłopcem do bicia, który służy temu, żeby, jak powiedziałem, tylnymi drzwiami wprowadzić nadzór, kuratele urzędasów niewybieranych przez nikogo, bo oni nie są wybierani. To nie jest Parlament Europejski, to są urzędnicy. Na ogół oni byli kiedyś tam wybrani, jak się sprawdzili, czyli pozwalali wykonywać, czy działali na rzecz jedynej słusznej linii, czyli marksizmu ideologicznego, który ma, jak w zasadzie już przejechał przez Unię Europejską, tylko teraz dociska to trochę, co tam jeszcze wystaje, to sprawdzili się, no to teraz dostają później stanowiska. No takich właśnie, tak, tam są, właśnie to są takie Tuski, takie różne inne paparuchy, które robią to, co im każą robić ci ludzie, którzy ich tak naprawdę sponsorują i pociągają za wszystkie sznurki w Brukseli i w Strasburgu. Są to celowe eskalacje napięć i działań, które mają wywrzeć wrażenie, że no, Polska jest warchołem. Nie, Polska nie jest warchołem. Polska po prostu rejtanem jeszcze
Ja nie wiem, na ile to są pozorowane działania, ile rzeczywiste, bo parę lat temu chyba były rzeczywiste. W tej chwili zaczyna mi się wydawać, że Morawiecki coraz bardziej prowadzi tylko pozorowane działania. On dawno już został też rzucony na front rządu polskiego, żeby po prostu zrobić wszystko to, co Unia chce zrobić. I no i słuchajcie, taka tutaj jest Vera Jourova, Czeszka, która jest wiceszefową Komisji Europejskiej. Ja aż nie mogę się doczekać, kiedy zacznę w filmikach wrzucać zdjęcia. Myślę, że to już niedługo. Będę w tle jakoś wrzucał zdjęcia tego, co omawiam. No bo warte jest zobaczenie tej pani, bo ona wygląda, słuchajcie, jak taka czołowa. No jak ci, którzy są troszkę starsi, to pamiętają, jak wyglądały w DDR-owie, czy w Rosji takie właśnie kobiety politruki. No to właśnie jest taka typowa komisarz sowiecka, a teraz jest komisarzem w Komisji Europejskiej. No po prostu wymaluj taka swołocz po prostu postsowiecka. I ona coś nam mówi, że jak nie będziemy płacić, to sankcje zaostrzą. No a jak nie będziemy płacić składek do Unii, no to co nam zrobicie? Możemy wam powiedzieć tak jak ten, znaczy gdybyśmy byli normalnym państwem samodzielnym, to moglibyśmy powiedzieć jak ten szatniarz znany. No i co mi pan zrobi? Może pan mi naskoczyć. Wy nam nie płacicie, nie dajecie pieniędzy, które powinniśmy dostać, no to my przestajemy płacić składki. Ja wam zaręczam, moi drodzy, że lepiej byśmy na tym wyszli, bo my już jesteśmy na 100% płatnikiem netto, ale do tego dojdę chyba w ostatnim komentarzu dnia dzisiejszego. Co tu jeszcze jest ciekawego? No może tak. No chodzi o to, że znowuż Gowin się spotkał z sekretarz amerykańską do spraw gospodarczych bodajże. Jak ona, czekajcie, jak ona się nazywa, ta pani, nie wiem, czy ja tutaj mam jej. Amerykańska sekretarz handlu Gina Raimondo, tak? I chodzi o to tak zwany Lex TVN, czyli o tą ustawę, która ma doprowadzić do tego, że TVN zniknie, przynajmniej w takim kształcie, jak jest w tej chwili z polskiej sceny medialnej. Ja nie do końca w to wierzę, ale bardzo bym się ucieszył. Naprawdę bardzo bym się ucieszył, bo nie widzę powodu, dlaczego ta wiernicza ma tam działać i pluć na Polskę. Bo to jest ich głównym zadaniem. Jak przypomnimy sobie, kto tam jest, to takie szuje jak Durczok, jak kiedyś, no nie tak dawno, widzicie, no moja po prostu skleroza, bo za dużo emocji, ale kiedyś Durczok, kiedyś jeszcze przecież nasz ulubieniec Tomasz Lis. A teraz no, tam jest cała zgraja tych, którzy plują tak naprawdę na Polskę. No, słynny Kuźniar, redaktor, prawda, to tak. No, jest tam tego cały czas mnóstwo i nie ma żadnego powodu, żeby oni normalnie mogli funkcjonować. Dlaczego? No dlatego, że wielokrotnie powtarzam, że w Niemczech nie ma żadnej nie niemieckiej stacji radiowej, telewizyjnej, ani żadnej obcej gazety. Nie ma w rękach obcych środków masowego przekazu. Niemcy tego pilnują. Amerykanie tego też pilnują. Wszyscy tego pilnują, Francuzi pilnują, oprócz Polaków, którzy pozwolili sobie zrobić to, co sobie pozwolili zrobić. No i teraz, no co właśnie, że oni uderzą w nas, no co nam może Biden zrobić? No co nam może ten stary dziadek zrobić, co wycofa te 10 tysięcy żołnierzy, które ma, znaczy w tej chwili chyba 6 jest, które ma być? No nie wycofa. Nie wycofa po prostu. Nie ma takiej opcji. Także to jest, o to możemy być spokojni. I moi drodzy, kolejna sprawa to jest ciekawy artykuł człowieka, którego ja bardzo lubię, taki felieton, pan Karwalis, też właśnie w Do Rzeczy. On prowadzi taki dziennik zarazy. No i on tutaj komentuje wypowiedź kiedyś Michalkiewicza, który odnosił się do ruchu Hołowni.
i że ruch Hołowni to jest alternatywny program amerykański, ale nie republikański, tylko demokratyczny, demokratów amerykańskich, którzy wspierają oczywiście TVN, a TVN ich, Discovery. Teoretycznie właściciele są niby republikańscy, ale to są blisko zaprzyjaźnieni z Mosbacher, a Mosbacher się nie popisała w końcówce kadencji Trumpa. Tak naprawdę w ogóle się nie popisała w trakcie całej kadencji Trumpa. Jeden z najgorszych ambasadorów, jaki w ogóle kiedykolwiek amerykańskich w Polsce był, i całkowicie nietrafiona w ogóle obsada na tym stanowisku, także z punktu widzenia amerykańskiego, no bo ona w końcówce okazała się antytrumpowska po prostu, ewidentnie. Także no, przykro było na to patrzeć i że w tej chwili Kiedy Tusk został rzucony znów przez Niemców na front Polski i kiedy Biden dogadał się z Merkel, czyli Amerykanie, znaczy bo on się z nikim nie może, ci, którzy za nim stoją, czyli Obama, umówmy się, dogadał się z Merkel, że Niemcy gwarantują pilnowanie interesów amerykańskich w Europie i Polska do niczego nie jest im potrzebna, no to w tym momencie Hołownia zostanie wyciszony i będzie współpracował z Tuskiem i PO. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo prawdopodobne. Świadczy o tym to, że on jakby zniknął trochę, a nawet całkiem mocno medialnie. No i tutaj też jest taka wypowiedź człowieka, który też był po prostu kiedyś całkiem przyzwoitym prawnikiem, a później mu też szajba odbiła. To jest pan Zoll, który powiedział, że profesor zresztą kolejny, że jesteśmy bliscy wykluczenia Polski z Unii Europejskiej. No, czyli no, po raz kolejny potwierdza się to, że stopień profesora nie daje mądrości życiowej, ponieważ no, to jest całkowity absurd. PiS nie chce się wycofać niestety z Unii Europejskiej, chociaż tak naprawdę to byłoby w tej chwili w naszym interesie, a przecież Unia Europejska nie wyrzuci Polski, no bo gdzież oni takich frajerów znajdą do dojenia? Tak naprawdę, słuchajcie, na wszystkie rzeczy, które oni chcą nam zrobić, te brzydkie, tak zwane, to wystarczyłoby zrobić tylko jedną rzecz. Jeżeli oni mówią, że chcą wprowadzić jakiekolwiek sankcje wobec Polski, zablokować nam kasę, to powiedzieć nam, okej, kochani, dobrze, weźcie sobie wasze pieniądze, nie płacimy złotówki, wszystkie zachodnie firmy albo wypad z Polski, albo obłożone wysokim podatkiem i zobaczymy, co by wtedy powiedzieli. I żadnych ulg dla firm zachodnich, żadnych zwolnień podatkowych. Takie samo, jak płacą Polacy. Taka sama skala progresywna podatkowa. I koniec. I ścisła kontrola przelewów za granicę, ścisłe kontrole, jedna urzędy skarbowe, zamiast nękać małych urzędników, no to wjazdy do Carrefourów, Lidlów, Kauflandów i trzepanie po prostu od góry do dołu, po prostu wszystko do góry nogami i każda złotówka powinna się znaleźć. I gwarantuję, że wymiękliby po prostu, okazałoby się, że są cienkimi bolkami. Bo oni sobie mogą straszyć, ale takie strachy to działają na tych, którzy się po prostu dają zastraszyć. Ale gdybyśmy stanęli okoniem, no to mogą nam po prostu skoczyć. Naprawdę. Uwierzcie mi, mogą nam skoczyć. Damy sobie radę. Jesteśmy już na tyle zorganizowanym krajem, że damy sobie radę bez tego. Może przejściowo byłyby pewne problemy, bo oni by tam zamknęli jedną, drugą, trzecią fabrykę, otworzyliby prędzej czy później, tylko płaciliby jeszcze więcej. Także no teraz się okazuje prosta sprawa z tą grupą Depres, kilkadziesiąt tytułów i okazuje się, że pod niemieckim zarządem dziennikarze zarabiali tam 1,5 tysiąca na łeb miesięcznie, no to sami widzicie, że to za przeproszeniem tyłka nie urywa. No i teraz natychmiast jak Orlen to przejął, to w tej chwili podniosły się żądania prasowe, płacowe. Czyli tak Niemcy mogli płacić po 1,5 tysiąca i Polacy siedzieli na tyłku i im to nie przeszkadzało. Teraz natychmiast więc. Oczywiście, że te żądania są zasadne, bo kto dzisiaj zarabia 1,5 tysiąca złotych? No umówmy się, że na nic nie wystarczy. No. Naprawdę, to jest poniżej minimum socjalnego tak naprawdę. Ale tak to wyglądało, czyli firmy zachodnie tylko są do drenowania naszego rynku, więc naprawdę niech spadają, nie podoba im się wypad.
Natomiast niestety przykre jest to, że wydaje się, że Polacy niestety wymiękają, czyli rząd wymięka, znaczy może nie tyle wymięka, co chyba po prostu jest jaki jest. No przedtem udawał, pochukiwał, pobrząkiwał szabelką, tupał nóżką, ale tak naprawdę wiedzieli, że będą spuszczali z tonu. Zobaczymy, jak się potoczy konflikt o Sąd Najwyższy, o tą Izbę Dyscyplinarną. Na razie Izba Dyscyplinarna nikomu z sędziów, którzy powinni być skazani, pozbawieni prawa wykonywania dowodu, zawodu, a niektórzy skazani wyrokami za wyłudzenia, za oszustwa i tak dalej. No nikomu nic się, włos z głowy tak naprawdę nie spadł. I wydaje mi się, że oni pójdą na złagodzenie tego i dadzą ciała po prostu i zaczną się podporządkowywać Unii, co mnie bardzo boli, ale wydaje mi się, że niestety tak może być. No pocieszające jest to, że aktywiści antyszczepionkowi, to jest z innej beczki, przerwali panu ministrowi, pożal się Boże, zdrowia, tak zwanemu ministrowi zdrowia, konferencję w Wierzowie, gdzie pojechał ten gmina o najniższym stopniu wyszczepienia, czyli rozsądni ludzie tam mieszkają, pojechał nawoływać do szczepienia, no i tam antyszczepionkowcy zaczęli, czyli bracia nasi, zaczęli zakłócać i słusznie, no i on oczywiście tam się rozpruł i tak dalej, ale tak z nimi trzeba po prostu postępować. I tak, słuchajcie, na deser jeden jakiś czas temu odszedł z klubu PiS niejaki Lech Kołakowski, wrócił teraz, no i jak syn marnotrawny otrzymał intratną posadę w Banku Gospodarstwa Krajowego. No cóż, czasami tak. Widocznie niektórzy mają. Był poza PiS-em, czyli członkiem Partii Republikańskiej, całe 2 miesiące. Pamiętam jego huczne wystąpienie, gdzieś tam był u pastora Chojeckiego po prostu i tam się też strasznie produkował. No i nie minęły 2 miesiące, dał dupy, przepraszam, ciała i za posadę, czyli za kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie wrócił na czworaka, merdając ogonkiem do klubu PiS. No przykre, słuchajcie, opozycja, popaprańcy, w PiSie też mnóstwo popaprańców. Dlaczego? No jest jak jest. No więc co nam pozostaje? No pozostaje nam troszkę obserwować tym wszystkim, którzy tam się kiedyś mówili, no Adam, coś z tą partią, nic nie robisz, miało być tak szybko, więc ja mówię tak. Moi drodzy, będzie wtedy, kiedy powinno być. Teraz na to nie jest czas. Teraz niech się tłucze Tusk z prezesem Kaczyńskim, a w odpowiednim momencie po prostu ci, którzy chcą naprawdę zmienić kraj, wejdą na scenę. I mam nadzieję, że to także my zaistniemy na tej scenie. Moi drodzy, i to tyle. No, mnie się chyba poniżej pół godziny trudno zmieścić. Jutro będzie na pewno sporo o Stanach. Jak nie jutro, to w środę, ale zobaczę, może mi się uda jutro. Chociaż mam teraz dużo różnych zajęć, bo znaczy zajęć różnych, no, związanych z kanałem, bo znowuż będą zmiany takie wizualne. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia zobaczycie. Zacznie się też kampania jakaś na Facebooku, na Instagramie. Też w ciągu tygodnia, dwóch wracam na Facebook. No, dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że po prostu z czegoś trzeba żyć. No, wsparcie kanału idzie jak idzie, jeśli nie idzie. Więc a bez pieniędzy nie da się tego prowadzić. Przy okazji zachęcam jeszcze raz, po raz kolejny, moi drodzy. Zobaczcie, jak pięknie wydana książka. Pierwsza część mojej fabularyzowanej autobiografii. De Profundis, czas rozpaczy, czas nadziei. Część pierwsza, czas rozpaczy. Do kupienia audiobook i już za
myślę, 1-2 dni pojawi się też na stronie internetowej wersja w tej wersji za 99,90 groszy i 199,90 groszy, ale tych będzie dosłownie kilkanaście sztuk, tylko tych najdroższych do kupienia. I cóż, moi drodzy, to byłoby na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w najbliższych dniach. Wakacyjnie znowuż.